się zrzeszamy. No jakby nie patrzeć pod Rafałem Zaolskim tutaj, nie, bez taki. Jest duże. Bez taki. Z tego co pamiętam, pamiętasz, sprawdzaliśmy kiedyś tam wielkości takich. No panowie, jeden punkt ci dzieli nas od 4000 historycznych punktów na SP500. Zobaczymy, albo lawinka, albo zawrotka. Dlaczego takie pytanie jest? To jest kwestia największej grupy w Europie nawet. A zrobiłbyś mi też z 30-50 tysięcy bańkę? Pierdol się. Bo ja sam nie umiem. Słyszałeś to? Pierdol się. Sam sobie zrób. Stary, co ty w ogóle za teksty? Takie szkoleniowe, nie wiem. Ja nie biorę zarządzanie pieniędzy i nie robię takich rzeczy. Właśnie, Rafał, może otwórz fundusz i będziesz naszymi pieniędzmi grał. Ale po co? Ja nie mam co robić ze swoim pieniędzmi. Jeszcze od was będę brał. Czyli nie wiem na co... Chyba nadpłynność u siebie. Nie wiem na co... Nie wiem na co... Nie wiem na co tu wydawać nawet. Że jak zarobione, to zaraz zarządzaj. Jak jest pierdol, to hazardzista i nie wiesz, no skill i się nie nadaje do niczego. Słaby żart. A schroniska dla zwierząt. Słuchaj, to przed chwilą mówiłem właśnie, że i tak już gdzieś się spotykałem z takimi rzeczami, to było tak pół żartu, pół serio powiedziane, więc rozumiem, że Rafał się mógł oburzyć, bo ogólnym w tym całym świecie, ale... Było pół żartem, pół serio, tylko to było 100% głupotą, powiedziałem. Pół żartem, pół serio, to spójrzcie sobie, co się dzieje na krótko teraz. Dawaj kolejny przystanek, jest 32. Użartem po serio udało mi się wejść na shorta na dźwigni 200. Dobra, perfekcyjnie. Luny jeszcze podtrzymał. Rafał, bo ty mówiłeś kilka dni temu o stable'u. Powiedziałeś, że jak już zamkniesz wszystkie pozycje, to tam trochę nam coś zdradzisz. Raczej nie dzisiaj? Nie, stable'a robimy, nie? Ale już jest nawet strona odpalona, wszystko jest gotowe. A te zamknięte dzisiaj pozycje, to w sumie i tak chyba już rekord jest, prawda, Rafał? Tak, dobra, panowie, to jest mój rokier, no bo ile mam tutaj? No, 40 parę baniek będzie. Dobra, przechodzę teraz po kolei na zamykanie pozycji. Zaczynamy od TRX-a, zostawię EOS-a. Kurde, EOS? A, 17 tysięcy, dobra. Dobra, chyba odbiliśmy. Dobra, mam EOS-a i teraz patrzcie, będę sobie tutaj wychodził z tego po kolei. Ja to nagrywam teraz, żeby to się nagrało, no, żebyś potem, ja żaden Norweg, Szwajcar czy inny... Patafian nie mówił mi, że tego nie było. Oczywiście będą mnie triggerować potem za rok, że się na niczym nie znam, ale... Ale na kompie u siebie sobie nagrywasz, a nie ja. Nie Rafał, zgraj sobie właśnie z YouTube'a ten odcinek, bo ja się skasuję kanał. Nagrywam na kompie i nagrywam na YouTube'ie, nie? A to spoko. Dobra, zamykamy EOS-a, zaczynamy od tego, nie? Pa. O. Patrzcie, jak ładnie, kurde, tego ESO zamykam, to prawie na dnie. Manual. Rafał, bo mówiłeś, że nie masz sobie z kasą i kiedyś opowiadałeś o tym, że tłumaczysz książki, a nie myślałeś może o tym, żeby przetłumaczyć na przykład którąś z książek tych właśnie spekulantów z angielskiej na polski i nagrać audiobooka? Nie no, robimy to przecież. Jest to PDF-ie za darmo, są książki, które tłumaczy, finansuje tłumaczenie, ale one są takie, jakby ja nie mogę tłumaczyć książki, które są, mają prawa jakieś. Więc tłumaczymy te, które nie mają już praw i więc możemy z tłumaczeniem robić co chcemy. Możemy rozdać to za darmo wszystkim, nie? No tak, tak. Tylko, że czy nie myślałeś, żeby audiobooka zrobić do tego? Co jeszcze chcesz? Nie wiem, żebym ci wyśpiewał to? A nie, po prostu się pytam, czy o tym... Mógłbyś jakbym... Striptease! Znaczy, powiem ci tak, to zróbmy tak. Jest PDF-ie z Afriko, zrób coś dla społeczności, weź tego PDF-a, przeczytaj. I nagraj jako audiobook. Myślę, że mój Łyżeczek będzie czytał. Bardzo taki. O właśnie, Łyżeczek jest dobry do czytania. Łyżeczka, kupiłem mu kratę browaru, ja mu wyślę do Stanów. Albo master będzie czytać. Dobra, zobaczcie, EOS już jest zamknięty. Jest to story. O, mamy EOS-a pozamykanego. Pach, następne jest co? Luna nie, a to ma... Doge'a pozamykamy. Przeszkadzacie. Dobra. Już naciska przez przypadek. Słuchajcie, to może spać dalej, nie? Ale ja miałem tak rozegrać minima roczne. Są rozegrane. Zamykam Doge'a. Zobaczcie, w takim długim terminie fajnie można zamknąć. Się nie liczy zbytnimi kosztami. Czy się zamknie idealnie, czy nie. Ma się w dupie. Ja mam pytanie. Czy masz plan kupować na tej panice? W sensie, jak już zleci naprawdę do skrajnych poziomów, nie? Nie. Typu... A, dobra. Nie chcę, już się nakupowałem. A w ogóle ile cię kosztowało utrzymanie tej wszystkiej pozycji przez ten cały czas? Z 500 tysięcy dolarów. Okej. Okay. Wrzucę statementy jak coś, jak jeszcze ktoś będzie miał ból dupy, że czegoś nie zrobiłem, albo że to jest demo, czy coś.
No i będę zapraszał wszystkich z ospekulacji na imprezę na złoto, którzy mają książkę, będę mintował do tego NFT-ka. Może na tym jeszcze sobie zarobicie. Nic za to nie chcę oczywiście, bowiem pamiętajcie, że książka już została sprzedana dawno. Dobra, co my mamy tutaj? My zamknęliśmy Dodge'a. Co tu jest jeszcze? Jakiś jeden Dodge do zamknięcia? Jak na rybach, co? Bartłomiej, masz kamerkę włączoną. I teraz nagle ktoś powie, że o, XRP kupione, XRP zamknięte, close. Ach. No u kogoś ptaki w tyle są, to wiesz, jak na rybach, to co mówisz. A dopuścimy ludzi z rączkami? Dawajcie. No dawajcie, ale proszę was, nie zadawajcie, no nie. Nie zadawajcie. Nie, no dawaj, tylko nie zadawajcie mi pytań. Ludziom zadawaj. Ja tylko chciałem podziękować ci, Rafał, ja przywróć, stop. Ja chciałem ci pogratulować, tak? I ach, podziękować za to, co tutaj właśnie zrobiłeś, że udostępniasz tego Zooma, własną kasę płacisz, tak? I pozwalasz nam po prostu szkolić się, uczyć im, być właśnie w zacnym gronie ludzi, którzy tutaj wypowiadają się w różny sposób i za to chciałem ci podziękować i szacun. Użyłeś słowa, użyłeś słowa szkolić. Nie da się. Miałem to powiedzieć. Prawie dobrze to było. To zupełnie niechcący. Ale dobra. To po prostu emocje. Dzięki. Zamykam manę. Mana jest zamknięta już. Proszę. Dobra. Jan, dawaj. Idziemy. Opatrzcie w ogóle trade'a. Ej, trade'a na ten, bo zamknąłem właśnie Atoma. Patrzcie, 20. Dzień. Ktoś powiedział, nie spadnie nigdy poniżej 20. Pyk, mamy 14, dziękuję. Co jeszcze mam zamknąć? Może o centach mówił. Solanę zamykamy. Zamykam. Bardzo wartościowi ludzie. Zamykam Solanę zgodnie z planem. Zobaczcie, też możecie wrócić do nagrań. Ale wiesz co? Ja nic nowego nie mówię w spekulacji. Wiesz, tu nie chodzi o to, jeśli chcesz zobaczyć, jak się myśli spekulacyjnie, to po pierwsze wróć do źródeł książek, traderów, którzy kiedyś rozgrywali fajne rzeczy, mają potwierdzone wyniki. Druga rzecz, bardzo dużo tutaj wiedzy. Oczywiście jest mnóstwo bullshitu u nas, różnych gadek, ale na tym polega wolność słowa. I dużo sobie gadamy na różne tematy. Jak otworzysz sobie inne live'y, to tam jakieś szoty powstają, nie? Jak ludzie sobie zszotują to, to będą mieli na ten temat informacje. Poczekajcie, co ja zamknąłem? ETH? Ja nigdy w życiu nie powtarzałem twojego tego. Nie, oczywiście, ja jestem totalnie w drugą stronę do twojego światopoglądu i do twoich opinii, jeżeli chodzi o rynek. Dobra, zobaczcie. Zobaczcie. Że wbije się przed łapki, ale może pozwólcie Rafałowi sobie to spokojnie pozamykać. Dobra, mamy... Bo... Dziękuję. Chcesz jeszcze nagrać jedną rzecz, bo zobaczcie. Bitcoina, tutaj szortowałem 46 tysięcy, przebył minimum. Jest jakieś tam karmienie kaczek. Nawet jeśli zleci niżej, uważam, że mi już wystarczy. Zamykam to. Lunę jeszcze zostawię. I mamy to wygranko, o którym wam mówiłem. Albo, jak to się nazywa, $1 milion, albo $10 milionów. Także $10 milionów jest zrobione. I oczywiście jeszcze raz powiem, do tego kolegi dopowiem. Ja będę tu wpadał, bo będę jeszcze rozgrywał sobie, zostawiam konto 100 tysięcy złotych na większą dźwignię i 1 milion złotych na CFD-ki i będę sobie, co to jest? A, Ethereum BTC, co ja tutaj otworzę. I będę sobie rozgrywał. Wydarzenie na ETH. Co? Po wieczerce wydarzenie na ETH, takie dość duże. Ja będę szortował. Mogę coś powiedzieć? Dobra, i teraz zamykam tylko ETH, zobaczcie. Jesteśmy na poziomie wojny. W sumie można było podtrzymać jeszcze do minimum rocznego, ale ja już mam to gdzieś. Zamykam tą pozycję. Mów. Ja będę zamykał teraz Ethereum. Rafale, no to... jeśli wakacje są, to znaczy, że jednak będziesz w Anglii na tym inwestcampcie? Nie wiem, kiedy to jest właśnie. Przypomnij mi. Ha, już sprawdzam. Zaraz ci dam znać. Czy miałem pojechać sobie gdzieś, przejechać się, ale mam tak... powiedziałem, że wpadnę na Wall Street do SEE, tam do Zakopanego, bo pochodzę sobie po górach, a jednocześnie też... Co to? Kurde, nie chce mi zamykać? Dobra, bo pochodzę sobie po górach i jeszcze ktoś mi zarzucał, że nie jestem w stanie, wiesz, przyjść i powiedzieć tego w twarz XTB i tak dalej, a wiecie, że ja jestem w stanie i traderowi 21, więc pojawię się na Wall Street i tam nawrzucam im trochę. Czy nawrzucam, nie? Nie będę wyzywał, tylko powiem, no, z jakiej racji mówi, że byłem jego, kurde, przyjacielem. Ja swoich przyjaciół znam, siedzą obok mnie tutaj.
a jakoś nie widzę go, parę razy w życiu go poznałem. Także jedna rzecz, a druga rzecz, co? Invest Camp 10 czerwca. 10 czerwca? 10-12 czerwiec. A, to wpadnę do was, do Londynu. No. Myślę, że nie będzie problemu. Jeśli to nie jest płatne i ten to... Ja nie biorę pieniędzy za moje występy, nie chcę, żeby ktoś brał za moje, nie? I jeszcze naganiał moją twarzą takie eventy. Jak ktoś się pojawi, to o mnie nie słychać, albo po prostu jest za darmo po prostu wejście. Moje eventy są też za darmo dla wszystkich i to jest moja zasada. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek płacił za moją wiedzę, bo ona jest za friko. Widzicie tego na tym, na USTWZ? Jak to leci cały czas dół? 984 już. Tak. 600 funtów bilet na Invest Camp i między innymi koniecznie ma występować. Jakiś gość specjalny, więc pewnie oni gość specjalny nie ma tam twarzy, nazwiska, więc tak to rozgrywa. Jeśli jest to płatne, to ja tam się nie pojawię. Ale płatne będzie konieczne, czy nie? 600 funtów za bilet. Ja mam zasady swoje, jak do czesa zrobię? To się szanuje. Czekajcie, co tutaj mam pozycję jakieś, nie? Nie, zamknięte mam, to co sobie mi zrobiło. A, dwa razy kupiłem to samo, kurde, na sobie. I odświeżę sobie tylko, dobra. Skumajcie tego linka do Twittera, co wysyłam. Ja, ale gdzie jest to w ogóle w Anglii? To co, Luna jeszcze spada, czy nie? Rafała, nie korci cię, żeby zagrać teraz odwrotnie na jakiejś małej dźwigni razy 3 na bitcoina do góry? A to w ogóle byłoby szaleństwo teraz? Powiem ci tak, korciło mnie kiedyś, dzisiaj zresztą miałem z chłopakami na śniadaniu rozmowę, że kiedyś chciałem, tak jak dzieciak, łapać każdą górkę, każdy dołek, wszystko. Albo na przykład jak za wcześnie zamknąłem, o Jezu, za wcześnie, mogłem jeszcze milion zarobić, nie? Teraz nie. Teraz jedyną rozgrywką, którą zrobię, to będzie na Lunie. Ale tutaj mam ryzyko. Jakie mam ryzyko tutaj? Odpalmy. Tutaj mam 6 milionów equity, 40 tysięcy w zysku, ale tak, 180 tysięcy, 129 tysięcy to jest pozycja, którą mam, rzeczywista, po dźwigni. No i tutaj na futuresach, które najwięcej mnie kosztują, tu mam 2 miliony 800. No to mam 3 miliony pozycji w Lunie i nic więcej, nie? Więc to jeszcze sobie podtrzymam. Ale no 10 baniek jest zrobionych, więc jakby dziękuję. Gratulacje. Rafał, ja mam dla ciebie wyzwanie. Jak chcesz się zapisać na kartach historii, masz kasę. Załóż partię i sortuj PiS. Ja nie jestem... Kurde, słuchaj, jestem spekulantem, więc ja nie dealuję z rzeczywistością. Nie próbuję jej zmieniać, tylko ją próbuję przewidywać w jak najlepszy sposób. Jak zaczniesz się angażować politycznie, no to uruchamiają ci się emocje. Kochasz tą partię, jesteś bardziej prawicowy, liberalny. Zobacz, że tutaj na Zoomie bardzo ucinam wszystkie takie emocjonalne, polityczne gadki, bo to wpływa na spekulacje. My tu jesteśmy spekulantami i to powinno nas interesować. No to tak dla nas, jakbyśmy teraz pozakładali sobie dźwignię trójeczki na większe sumy, to by był dobry pomysł, tak? Przy 30 tysiącach? Ale na co? Ja nie wiem, to musi być niestety. Spekulacyjnie według ciebie, żeby zarobić teraz. Przestańcie, ludzie. Daj sygnał, Rafał, daj sygnał. Dobra, zamykam lunę też, mi tu już wystarczy, w sumie pospadała tak trochę. Powiem, na ten temat, powiedz mi. Dobra, nie mówię. Przestańcie, miejcie jaja i przestańcie się dopytywać Rafała, co by teraz zrobił, naprawdę, bo już się, no po prostu się ośmieszacie, on do was mówi 10 razy, żebyście się nie pytali, a wy w kółko to samo. Planuję takich ludzi banować i tyle. Musicie chyba wszyscy zbanować, bo teraz wszyscy gracie na krypto, a rok temu wszyscy grali na indeksach, to come on. Uwaga, fega naprawiają. Rynek takich ludzi sam zweryfikuje. No ty gadasz, pan trader, tu połowa ludzi nawet nigdy na indeksach nie grała. Skąd taka teza? No mówię o tym, co było rok temu, nie? Patrzcie, jak podnoszę lunę. 80% nie grała na indeksach. A Paul, ty nie podnosisz. Druga połowa nie dotknęła krypty. Mądry człowiek kiedyś mi powiedział, nie, że będę też musiał przegnać i złamać zasadę. Masz łeb i chuj, to kombinuj, no. Że się tak ten wyrażę. Taki gość mi to powiedział kiedyś. Mądre słowa. Luna, ale wczoraj rozmawialiśmy na temat Exchange Ticket Machine i powiem ci szczerze, znalazłem tylko jedną w Stanach Zjednoczonych z roku 1920. Jak sobie to wpiszesz, to na pewno bardzo łatwo to znajdziesz. W Anglii nikt nie sprzedaje, aczkolwiek przejdę się po domach aukcyjnych w następny weekend, bo mam taki wolny dzień dla siebie. Rafał, lunę na ATH zaraz wypchasz. Panie Rafale, proszę zostawić lunę. Mamy 5 osób z łapkami, dajcie im też się grzecznie wypowiedzieć, bo czekają już jakiś czas. D-Trader, dawaj. Wiesz co, ja już zapomniałem o co było, także opuszczę łapę. Dobra, następny. To Roman Wesoły. Dobra, panowie, pozamykane wszystko. Bitka mogę... też już zamknąłeś i ETA? Open orders to tu mam, a tu zamykam, tylko kasuję. Kasuję. Razem 7 milionów na wallecie dolarów.
Tutaj zysk jest około właśnie 5 z kawałkiem, 5500, 6 nawet. Nie wiem, gdzie to pokazuje. Dobra, gratulacje. A tutaj mamy 6 milionów. O, mam TRX-a, a jego sobie podtrzymam, wiecie, aż mi na zero wróci. To jest pozycja wielkości 78 tysięcy dolarów. Także panowie, dziękuję za miesiąc pracy. Już wróciłem do normy, już nie będę chamski. Nie siądziecie mi na głowę, nie zamknę pozycji wcześniej, nie podtrzymam jej dłużej czy czegoś. Tak, i mówiłem, tak moje będzie wygranko i no i co? Kurde, teraz już mi smutno. Brawo. Mogę teraz. Gratki, Rafał, gratki. Brawo, gratulacje. Zajebiście, Rafał. O, Rafał, też ci pogratuluję. Lepiej mieć grubla w garści niż gołąb na dachu. A orły jeszcze latają, pamiętaj. To jest gruby wróbel. To jest 10... Tłusty ten gruby, no. Tłusty. Orzeł. To jest klasyka, ale urwał. No dobra, ja teraz tak. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze... Znaczy nic nie robię, no w sumie co ja mam robić? No koniec, no. Jakby idę się wysłać. Jakieś fanfary muszę. Ale kończę tego rana, już mam gdzieś. Może jeszcze kabla wezmę. I będę grał milionem. A, tu jeszcze wypłaciłem sobie kasę z tego. I tyle. No, czasami będę coś tam rozgrywał. Ale mój sezon się skończył dzisiaj, panowie. Dzisiaj mój sezon od grudnia się skończył. Zarobiłem więcej niż w całym swoim życiu. W ciągu roku to jest mój rekord. W ogóle to jest setup rekordowy. Więc w 2018 roku miałem rekord 2,5 miliona. Tam na jednym setupie, tak pamiętacie, są nagrania. W tym roku to pokonałem nie dość, że 20 milionów, to teraz zaraz policzę, 45 milionów chyba złotych w tym tradzie. W zależności jak złotówkę policzycie, no. No 10 milionów dolarów. No, 10 milionów? Dolarów, no. No super. I mi styka, nie? To, że to wytrzymanie... I tak się ludzie zapisują na kartach historii. No, rekord live'a w Polsce. To wytrzymanie, Rafał, to... Rekord świata, gratulacje, Rafał. Rafał, państwa zaciera rączki na podatek. Także, piękny film o tobie. Także słuchajcie, nowy rekord na polskiej scenie traderskiej. Przypominam, że wszystkie poprzednie też do mnie należą, ale zapraszam, znaczy mówię, z miłością mówię, zapraszam wszystkich do bicia swoich własnych rekordów na żywo, bo to jest fajna nauka, mi to dużo dało. Ja mam tak twardą skórę w tej chwili, że potrafiłem to wytrzymać. Myślę, że nie wytrzymałbym, gdybym nie utwardził. Dzięki wam. Dzięki wam, czyli mojej patologicznej rodzinie, nie? Bo... A mówię, że jesteś nie. Zaur, by było tak, tego świadkiem wszystkiego. Dzięki, kurwa. Zaur, i tak jesteś chuja się znasz. Tak. To jest fuks. To jest fuks tego. Chuja się znasz, na fuksie ci się udało. Przestań, jakby nie spadało, to byś nie zarobił przecież. O to chodzi. Norwek, dupa ci pęknie. Nie bój się podatku, nie będziesz musiał płacić. Także luz. Rafał, szczęście nowicjusza. Ale spokojnie, jutro za tydzień przyjdzie Szwajcar i powie, że chuja się znam, bo nie mam żony i dzieci.